ten film został mi nie podesłany, tylko ona mi wyskoczyła. Piekło dziecięcych aktorów Nickelodeon, a może ktoś nawet podsyłał, nie wiem, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że nikt mi tego nie podsyłał, ale jeśli ktoś podsyłał, no to przynajmniej kliknąłem, nie? Wiem, że chyba Natalia pisałaś wczoraj o tym, nie? Po prostu o tym filmie, tak mi się przynajmniej wydaje. No dam łapeczkę w górę, dam komentarz dla statystyk. Jak będzie kiepski film, to dam łapeczkę w dół. Ja już słyszałem o tym, że tam Nickelodeon pracował jakiś psychol, który te dzieci, bo tam głównie w Nickelodeon aktorami były dzieci, nastolatkowe dzieci, no to on miał jakieś tam dziwne wyzwania im robił i te odcinki były jakieś tam, kuźwa, trochę zbaczone, nie? No, ale tak czy inaczej, pamiętaj o zmianie tytułu live. Dobrze, Werku, dziękuję, że mnie pilnujesz. Bardzo ci dziękuję. Aż normalnie, siup. Proszę bardzo. Zmienione. To tyle. Lecimy. Ale psychoturbolożka. Trochę za głośno. Psychoturbolożka. Witajcie na kanale Psychoturbolożka. Ja jestem Ewa i ostrzegam was, że po obejrzeniu tego filmiku wasze dzieciństwo już nigdy nie będzie takie samo. Moje w każdym razie zdecydowanie zostało pozbawione tego uroczego pierwiastka niewinności. I wiecie, moje drogie lożki i lożkowie, są takie tematy, za które ja tak nie do końca wiem, jak by było się najlepiej zabrać. I tak chodzę jeden dzień i drugi i tak rozkminiam, jak najlepiej byłoby ugryźć dany temat z rozmaitych perspektyw. A temat dzisiejszy... Producent pozwalał sobie za dużo względem aktorów. Ja oglądałem kiedyś film, tylko nie wiem na jakim kanale. Natomiast właśnie tam gościu, to był facet jakiś, opowiadał o tym, że były bardzo dużo podtekstów erotycznych po prostu w odcinkach różnych z Nickelodeon z różnymi aktorami dziecięcymi, czy tam nastoletnimi, nieważne. Po prostu było bardzo takich podtekstów erotycznych i różnych zadań, gdzie te nastolatkowie byli no nieświadomie wręcz wykorzystywani i nawet nie zdawali sobie sprawy, że tak naprawdę jakby no karmią fetyszystów, nie? ...dzisiejszego filmu jest trudny. Dlatego teraz więc dla wszystkich... pytanie, czy to jest to, bo to 10 kwietnia było, czyli wczoraj, tak? Jeżeli to jest to, to tak tamten film obejrzałem kiedy? Z rok temu, z półtora, to taki odgrzewany kotlet dla mnie będzie. Wrażliwych duszyczek. Chyba, że coś nowego wyszło, nie? Bo po pierwsze w dzisiejszym filmie dotkniemy wielu trudnych, przemocowych historii, a po drugie pojawi się w nim naprawdę dużo, dużo stópek. Dziecięcych stópek. I chociaż wiem, że tematy takie no tak, jak o tych stopach było, tam miała nawet ta Ariana Grande film, gdzie po prostu no tam stopy, nie? Pokazywała i tak dalej. Mogą budzić wiele skrajnych, często nieprzyjemnych emocji, to styl myślę, że warto jest poruszać te wątki w publicznych dyskusjach, chociażby po to, żeby losu innych dzieciaków w przyszłości nie trzeba było później podsumowywać słowami szok, rozpacz, niedowierzanie. No dobra, moje drogie lożki i lożkowie, ale o co tak w zasadzie chodzi? Nickelodeon, złote czasy. W czasach, gdy internet dopiero raczkował, a TikTok dosłownie nie istniał, generatorem rozrywki na tak dużą skalę, poza trzepakiem na podwórku, był stary, dobry telewizor. I oczywiście tak jak ma to miejsce również teraz, tworzone były programy... Ja uwielbiałem iCarly, uwielbiałem tą, co śpiewała taka druga dziewczyna była. Kuźwa, jak ona miała... Matko... Dużo było takich, nie? Ale lubiłem iCarly, uwielbiałem właśnie tam, gdzie właśnie Ariana Grande występowała i tam szkoła taka muzyczna była. Uwielbiałem takich dwóch chłopaków, którzy byli braćmi. Jeden był gruby, a drugi był chudy. Jeden był super przystojny i laski go ciągle chciały, a drugi był gruby i nikt go nie chciał. No tak w skrócie, tylko nie pamiętam, kto się nazywał. Tam jakieś dwóch braci było, nie? I ten Camp Rock. Camp Rocka też oglądałem, bardzo fajny. W ogóle tam była ta Demi Lovato, nie? Główną aktorką też, więc to też było... Zajebiście to było. Ogólnie bardzo dużo lubiłem programów z Nickelodeon i szczerze mówiąc, do tej pory wspominam z bardzo dużą nostalgią. Drake i Josh. O, tak, tak, Drake i Josh. Tak, Weronika, dobrze mówisz. To było super. To mi się mega podobało. Każdy odcinek oglądałem z niecierpliwością zawsze i byłem zadowolony, nie?
emitujące treści dedykowane głównie tym najmłodszym odbiorcom i takimi stacjami cieszącymi się bardzo, bardzo dużą popularnością właśnie na przełomie lat 90. i 2000. były m.in. Disney Channel, Cartoon Network, Zigzag i Nickelodeon. In the early 90s, Nickelodeon was kid everything. And you better hope that your house had cable. Wasn't there to educate you. We were there to have fun, to get slime, to be entertained. I słuchajcie, ja byłam totalnie naczelnym Nickelodeon Kidem. I myślę, że nie przegnę jakoś szczególnie pały, jeżeli powiem, że ta stacja mnie wychowała. Oczywiście, że życiem, lata mijały. Ale... Mnie też i Cartoon Network również. Pamiętam bardzo dużo bajek stamtąd. Ja po prostu uwielbiałem, ale Nickelodeon naprawdę uwielbiałem wszystko, co tam leciało. Po prostu to był dla mnie mój czas to był po prostu. Jakiś taki sentyment do tych seriali emitowanych na Nickelodeon u mnie w tym serduchu pozostał. I o mój Boże szumiący, rok 2024 postanowił odprawić uroczysty pogrzeb moim dziecięcym wspomnieniom, a potem jeszcze na dokładkę urządzić im scenę rodem ze Saltburna. Wszystko tak naprawdę zaczęło się od sięgnięcia po tę niewinnie wyglądającą książkę o mrożącym krew w żyłach tytule Cieszę się, że moja mama umarła, autorstwa Janet McCarthy. A, to ta. Klaseczka, którą widzicie na okładce, jest ona była w iCarly. Właśnie autorką tej książki, ale była ona również aktorką grającą... Pamiętam ją, ona zawsze że niby ta wredna jest, nie? We wspomnianych przeze mnie przed chwilą wielkich produkcjach Nickelodeonu, takich jak iCarly czy Sammy Cat. A sama książka, jak informuje nas Empik.pl, jest... Ogólnie Sammy Cat nie lubiłem. Jakoś mi nie przypadło do gustu. Tam grała Ariana Grande i właśnie ta typiara. I powiem wam szczerze, mi to nie przypadło do gustu. Było takie dziwne. Moc i zapisem zmagań dziecka, które wbrew własnej woli zostało wrzucone w środek piekielnej machiny amerykańskiego show biznesu. Niewłaściwy dotyk, zaburzenia odżywiania czy chorobliwie kontrolująca matka próbująca spełniać swoje marzenia kosztem zdrowia psychicznego własnego dziecka? To tylko wierzchołek góry lodowej. No i wiecie, moje drogie loszki, loszkowie, ja tą książkę w opór przeżywałam. Ja z drugą osobą musiałam o niej porozmawiać i nie trzeba było długo czekać, aż algorytm naszego słynnego chińskiego szpiega łapie temat. No i nasz drogi TikTok zaczął wysyłać mi cutscenki z seriali, w których młoda Janet grała. I powiem wam, że zajebiście smutno się to oglądało, wiedząc, co ona w tym samym czasie, będąc poza planem zdjęciowym, przeżywała. W każdym razie, ponieważ na początku tego roku wpadłam w algorytm... Ale ja powiem, że to nie jest nic nowego, że w dzisiejszych czasach i wcześniejszych czasach wykorzystuje się dzieci do tego właśnie, żeby zarabiać. Ja na przykład nie rozumiem rodziców, którzy każą dziecku uczyć się kilkunastu języków, znaczy kilku języków, bo kilkunastu to żadne dziecko aktualnie nie jest możliwe, żeby się uczyło. Ale na przykład są rodzice, którzy wymagają minimum trzech języków, żeby dziecko się uczyło. I wymagają tych trzech języków. Tylko problem jest taki, że ten rodzic nie zna tych trzech języków. Posługuje się jednym zazwyczaj, ewentualnie dwoma, bo to jest jeszcze angielski, czyli polski i angielski zazwyczaj. I powiem wam szczerze, to jest dla mnie głupota i totalny debilizm. Jak można zmuszać swoje dziecko do tego, że ma się uczyć trzech języków, mimo tego, że tych języków nawet nie chce się uczyć, gdzie ty sam nie umiesz tych języków? No to swoje ambicje ludzie po prostu, rodzice bardzo często wpajają. I to samo było z tym, co był Kevin sam w domu, ten aktor. Przecież on też był wykorzystywany przez rodziców. Tam rodzice, kurwa, kasą jego... rozporządzali, kupywali sobie jakieś samochody, domy i tak dalej, a dzieciak musiał zapieprzeć 24 na dobę, bo tu zdjęcia, tam zdjęcia, tu sru, dzieciństwa chłop nie miał, nie? A ty oglądałeś Powodzenia Carly? Nie. Poświęcony Nickelodeonowi. TikTok dość szybko poinformował mnie również o dokumencie, który miał premierę w marcu tego roku, a który niestety sprawił, że ja już nie jestem w stanie oglądać tych seriali z takim samym uśmiechem i sentymentem w oczach. Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Czy jakbyśmy to w naszym pięknym kraju cebulą kisnącym powiedzieli. Okay. Cisza na planie, mroczna strona dziecięcej telewizji. Jest to dokument, którym obnażono historię toksycznego i pełnego przemocy środowiska związanego z telewizją rozrywkową dla dzieci z lat 90. I wiecie, te plotki na temat zakulisowych wydarzeń mających miejsce za pomarańczami niczowymi drzwiami Nickelodeona, krążyły gdzieś w mediach już od dawna, ale właśnie to Quiet on Set... Wiesz, jakie wymagania są w Korei?
prywy Korei opowiada o presji w szkołach. My to mamy wakacje w porównaniu do Korei. A aby ambicjonalność rodziców powoduje to, że wymagają od dzieci tego, czego sami samo wcześniej nie mogli pozyskać. Jest pierwszym tak dużym dokumentem, w którym część z tych plotek oficjalnie... Znaczy, jeżeli moje dziecko chciałoby się uczyć języków, to korki i tak dalej bym wykupił. I ucz się, bo bardzo fajnie, cieszę się, dumny jestem, że chcesz się uczyć, fajnie. Natomiast samego dziecka bym nie zmuszał do tego, żeby się uczył języków nie wiadomo ilu. Próbowałbym go od dziecka po prostu nauczyć, że język polski i język angielski, bo język angielski bym mu starał się wytłumaczyć, że jest niezbędny aktualnie do życia. Naprawdę, to nigdy nie wiesz nawet, gdzie wyjedziesz, czy coś w tym stylu. Nawet jak będziesz chciał na wakacje jechać, język angielski jest podstawą, więc moje dziecko by się uczyło po prostu angielskiego i bym pewnie zapisał na korki do tego, bo mi się wydaje, że teraz to jest taki... No wymóg, nie? Aktualnie w dzisiejszych czasach, jak idziemy do przodu cały czas ze wszystkim, to język angielski jest wymogiem i dzieci powinny się uczyć. Swoją drogą mnóstwo dzieci zna angielski, więc to jest, idziemy do przodu, jeżeli chodzi o to. Natomiast dodatkowy język, jakiś japoński, jakiś kurwa rosyjski, chiński i tak dalej, to jak chcę, to proszę bardzo, ale zmuszać się nie mam zamiaru po prostu. Nie będę nigdy wymagał od dziecka tego, czego sam nie, po prostu nie robię. Wiecie co? Ostatnio mi wyskoczyła ta... Żona Lewandowskiego, ja nie wiem, jak ona ma tak naprawdę, nie mam pojęcia, jak ona ma na imię. Wyskoczył mi short z nią, że ona dzieciom nie pozwala cukru jeść i że ona mówi dzieciom, że bo ona coś tam gadała, że na urodzinach było dziecko i ona jej pozwoliła spróbować tego tortu, tylko ona do niej mówi, że będzie cię brzuch bolał. Będzie cię brzuch bolał, jak zjesz ten kawałek tortu. Ale możesz spróbować. Kurwa mać, nie pozwala dzieciom jeść ten, Anna Lewandowska, tak, Anna Lewandowska, nie, no to ona nie pozwala w ogóle cukru jeść dzieciom. Ja jestem ciekaw, czy ona jak była dzieckiem, to nie jadła cukru. Ja rozumiem zdrowy tryb życia, rozumiem wszystko, naprawdę, bo cukier nie jest zdrowy, tak, ale jeżeli dziecko będzie się zabraniać i wyznaczać, że może zjeść w miesiącu jedną kostkę czekolady i kurwa je i to zaznaczasz i pilnujesz, jakby to było coś niesamowitego, to mi się wydaje, że to dziecko prędzej czy później może wejść właśnie w nauk jeszcze bardziej cukrowy, bo mu się całe życie to zabraniało. Jak już będzie mógł sobie kupić samo to dziecko, to zacznie kupywać i będzie jadła i wpierdalała wręcz. Wydaje mi się, że to jest głupota troszeczkę, nie? Po prostu, takie ten. Ja sobie, tak słucham jej i troszeczkę współczuję jej, dzieciom Lewandowskiego, jak mam być szczery. One mogą być oczywiście szczęśliwe, ja tego nie neguję, natomiast uważam, że z mojej perspektywy, z moim myśleniem, i pamiętam to, jak ja byłem dziecko, to ja bym nie był szczęśliwy, że ja mam co chwilę jakieś jazdy o to, że mam zdrowo żyć, nie? I że zdrowo mam się odżywiać. Bo wydaje mi się, że to bez przesady. Jakby no bez przesady, tak? Jakby, no, cieszmy się, no, nie, no jak dziecku możesz kalorie tam wyliczać, no to kurwa idiotyzm jest, po prostu, a ja podejrzewam, że ona im wylicza kalorie, no, ja pierdolę, nie mogę, powiem wam szczerze, tak słuchałem tej Lewandowskiej, Jezu, kobieto, czy cię pojebało, znaczy twoje dzieci, rób sobie co chcesz, ale to jest właśnie to, że skoro rodzic żyje zdrowo, to on chce, żeby dziecko żyło, to jest super zdrowo, tylko czasami to super zdrowo życie tego dziecka, które próbujesz mu wpoić, może się odbić czkawką, że to dziecko przestanie by właśnie chcieć zdrowo żyć, skoro by jest zmuszone do wszystkiego, nie? Dziecko powinno być dzieckiem, jak chce sobie słodycza zjeść to i ma kurwa multum kolegów i koleżanek, które na imprezie, na urodzinach jakimś jedzą słodycze, a ty stoisz nad dzieckiem i mówisz, że możesz spróbować tego tortu, ale brzuch cię rozboli. No to ja takie kurwa słucham, jak ona o tym opowiada, to ja, matko Lewandowska, pojebało cię? Nie, ale dobra, wróćmy do tematu. Potwierdzono i w którym osoby, które zostały dotknięte tymi trudnymi doświadczeniami, o których się gdzieś tam, wiecie, po kątach szeptało, to te osoby postanowiły zabrać w swojej sprawie głos. I w sieci zawrzało. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Zanim jednak ruszymy dalej i przyjrzymy się omawianym w dokumencie wydarzeniom z psychologicznej perspektywy, chciałabym też pokrótce przybliżyć wam kilka kluczowych dla... Jak człowiek chce żyć zdrowo, to jako dorosły człowiek sobie wybiera, że chce żyć zdrowo. Dziecko niech sobie próbuje i samo się przekonuje po prostu.
naszej dzisiejszej pogadanki przy internetowej herbatce wątków poruszanych w tym dokumencie. Stópki Dana Schneidera. Kim wspomniany jegomość jest, bo istnieje bardzo duża szansa, że wy, tak samo jak ja przed obejrzeniem tego dokumentu, nie macie bladego pojęcia, że gość stópką bosą po ziemi bożej kroczy. Dan Schneider to amerykański producent telewizyjny, scenarzysta, aktor i reżyser w jednym. Tym, co na pewno można o nim powiedzieć, to to, że chłop od zawsze miał parcie na szkło. Jego przygoda ze srebrnym ekranem zaczęła się od grania niewielkich ról już w latach 80. Pewnego razu został on poproszony o napisanie pierwszego odcinka z serialu All That. It's set. It's all that. I właśnie to wydarzenie okazało się być tym sakramentalnym, tak wymienionym ze stacją Nickelodeon. Z roku na rok jego pozycja w stacji stawała się coraz bardziej ugruntowana, a on sam ewoluował w naprawdę grubą rybę. Na swoim koncie miał takie serialowe hity jak iCarly, Wiktoria znaczy zwycięstwo. O, Wiktoria znaczy zwycięstwo, tak. To lubiłem bardzo. Panda Show, Drake i Josh. O, Drake i Josh. Mega było. To też mega mi się podobało. Co bądź liczby, jakie te produkcje generowały, przyniosły Schneiderowi naprawdę spore uznanie w branży rozrywkowej. Dan był jak taka wróżka chrzestna, która za dotknięciem swojej czarodziejskiej różdżki mogła zapewnić innym to, co w Hollywood kocha się najbardziej. W każdym razie, moje drogie loszki i loszkowie, latka leciały, gwiazdy Nickelodeona przestawały powoli być dziećmi, tak samo zresztą jak odbiorcy ówczesnych produkcji Schneidera. I tak z dnia na dzień z coraz większą intensywnością zaczęły wypływać na światło dzienne, delikatnie mówiąc, nienastrajające optymizmem zarzuty, z których ten najpoważniejszy oskarżał wziętego producenta o rzekome realizowanie swoich oraz swoich szemranych koleżków włochatych fantazji względem nieletnich. Aww, I love duckies. Duckies are moving. Duckies are moving. Oh yeah. Yes. Kurwa, ty. Okej, tego nie pamiętałem. Ale z tymi stopami to bardzo częsty motyw był w odcinkach i jak ja byłem młodszy, to mnie akurat to irytowało, nie? Cześć Wiksa. Bo te stopy mnie ciągle wkurwiały. Bo co jakieś te, bo to miało być śmieszne, a mnie to nigdy nie śmieszyło i mnie irytowały właśnie te, bardzo dużo odcinków było właśnie z takimi różnymi rzeczami ze stopami, nie? Że tam jakieś ryby jedzą i że super delikatne stopy, to pamiętam to, ja takie myślę, kurwa mać, kolejny odcinek i o stopach, nie? Te stopy, to ja na przestrzeni lat, jak teraz jesteśmy dorośli, no to w sumie wychodzi na to, że to jest fetyszysta jakiś to kurwa robił. Natomiast rzeczywiście jako dziecko po prostu ja miałem taką irytację, że ciągle stopy. Natomiast nie było to jeszcze aż tak dla mnie jakieś, ja nie wiedziałem, że to jakiś fetysz jest. Ja wtedy nie wiedziałem, ja o tym nie myślałem, nie? Po prostu to było dla mnie irytujące, że bardzo często się przewijały te stopy, a ja za stopami nie przepadam, nie? A, to jest to. Come on! Give up the juice! O kurwa. Serio? Takie coś było? Come on! The slap. Give up the juice! O, właśnie, to jest test rybami swoją drogą, nie? Facet, który wymyślił te sceny ze stopami, jest stópkarzem, który kryje się pod stwierdzeniem, że dzieci to bawi. Sorry, ale ja takich dzieci nie znam. Ja ci powiem szczerze, że mnie akurat nie bawiły, to mnie to wkurzały, bo bardzo często się to przebijało, nie? Ale ja wtedy naprawdę nie myślałem o tym, że to jakiś fetyszysta jest i że ludzie mają fetysz na punkcie stóp, bo mnie nigdy nie kręciły stopy, nie? Ale widzicie? Jak często są właśnie te stopy, ale to było bardzo częste, nie? To akurat fakt, pamiętam. Feel these kids' feet. Wow, they're really soft. What? Bro, what are you talking about, man? No i wszyscy wiemy, że internetowi detektywi na laurach nie spoczywają, więc bardzo szybko dokopali się oni również do tweetów Schneidera sprzed lat, w których nawiązywał on, nie zgadniecie,
do masowania stópek swojej żony. Na komediowych kampach z jego udziałem organizowane bosostópkowe pool party, a sceny o podtekście seksualnym, w których fabuła skupiała się na smyraniu cycków serialowej siostry, były na porządku dziennym. And if you're thinking it's all harmless comedy, you're taking it the wrong way. Well, they showed us they wanted us to think about it sexually because the wrestling ends with her boyfriend walking in and saying, God bless America. W tym Quiet on Set pojawiły się również zarzuty o złe traktowanie pracowników, o jakieś takie szowinistyczne zapędy, że wiecie, na przykład scenarzystki musiały dzielić się pensją. Bo dziecko nie widzi podtekstów, tylko dorośli to dostrzegają. No tak, no. To akurat którą fakt. Otrzymały. Chociaż na przykład Dan Schneider akurat ten zarzut sprostowywał mówiąc. I have nothing to do with paying writers. I never have. I've never made a writer's deal. And of all the writers I've been in a writer's room with, I never even knew how much most of them were getting paid. Yeah, but we saw these two women who were writers for you sharing one salary. How does that happen? It's very simple. There's a common practice in television when hiring writers. If you have a spot for a new writer, sometimes you'll go to two writers and say, hey, if you two new writers for your first job are willing to share a salary, you can both have the job. Mm. They have the opportunity to say, yes, that sounds good, or no, no, thank you. In this case, it was two women writers. I've done another show where that teaming was done with two male writers and they split a salary. I did another show where it was a male and a female writer and they split a salary. So, and these are all first-time writers. All first-time writers looking for their first gig. W dokumencie pojawiły się również wzmianki o dosyć niepokojących skłonnościach Dana do masowania innych oraz do proszenia o ten masaż. Również innych. I dosyć wymownie opisała swoje doświadczenia z producentem w swojej książce właśnie Janet. Dobrze się czujesz? Pyta twórca. Jasne. I słusznie odpowiadała godnym tonem. Będziesz występować we własnym serialu, na miłość boską. Masz pojęcie, ile małolatów zabiłoby za taką szansę? Wszystkie, co do jednego. Kiwam głową, kładzie mi rękę na kolanie, dostaję gęsiej skórki. Zimno ci, zauważa z troską. Chyba nie dlatego mam gęsią skórkę, ale przytakuję. Najlepiej przyznać mu rację. Proszę, weź moją marynarkę. Zdejmuje marynarkę i mnie okrywa. Klepie moje barki, po czym klepanie przechodzi w masaż. O, jaka jesteś spięta. Co? Na czym stanęliśmy? Zarzuca nie przerywając masowania. Faktycznie mam spięte barki. Wolałabym jednak, żeby twórca ich nie masował. Chcę zaoponować, powiedzieć mu, żeby przestał, ale boję się go urazić. Co warte podkreślenia, cała sytuacja miała miejsce podczas obiadu, na którym aktorka dyskutowała na temat udziału w dedykowanym jej postaci serialu. No i dobra, zarzuty zarzutami, ale tu pojawia się pytanie, dlaczego dzieciaki pomimo tego wielkiego poczucia dyskomfortu ubijały ziemniaka, ale co jeszcze bardziej zatrważające i szokujące, dlaczego nikt z pracowników, rodziców obecnych na planie czy przełożonych, którzy byli świadkami tych wszystkich dwuznacznych scen na planie, nie protestowali? Tak jak koleżanka z Goatsów, mam... Powiem wam szczerze, że ta zmianka o tym kolanie to mnie tak troszkę zdziwiła. Nie wyobrażam sobie, żebym nastolatce w aktualnym wieku rękę na kolanie położył. Boże. Ja pierdolę. Ile ona by wtedy lat miała? 15? 14? Dla was w tej sprawie. Dwa takie w sumie mocne dosyć argumenty. Pierwszy z nich brzmi kwestie finansowe. Gdy twój dobrobyt i dobrobyt całej twojej rodziny tak naprawdę zależy od humorku, nastroju jednego człowieka, kwestia asertywności i obrony własnych granic może przestać być priorytetem. I problem ten dotyczy zarówno osób dorosłych, jak i dziecięcych gwiazd dosłownie utrzymujących całe rodziny. Doceniam pochwały. Aprobata twórcy wiele dla mnie znaczy. Zawdzięczam mu stałą rolę w serialu oraz to, że moja rodzina nie musi już martwić się o pieniądze. Wiecie, oczywiście fajnie jest w końcu móc zaśpiewać pełną piersią. Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę. I nie martwić się o na przykład zakup lodówki. Druga sprawa już bardziej takiej natury psychologicznej to to, że w oczach dziecka osoba dorosła automatu bardzo często staje się autorytetem z uwagi na różnicę wieku. W przypadku Dana Schneidera nie można zapomnieć o fakcie, że był on również twórcą wielu naprawdę hitowych produkcji. A my ludzie mamy często taką tendencję do ulegania autorytetom, którym przypisuje się wysoki poziom doświadczenia, wiedzy lub mocy.
Tak. I jeżeli uważamy, że nasz autorytet jest kompetentny w danej dziedzinie, możemy być bardziej skłonni mu zaufać i podążać za jego wskazówkami. Nawet jeżeli te wskazówki dotyczą wsadzenia sobie wielkiego palca od nogi. Matko, pamiętam ten odcinek, Boże. To był taki syf. Gdzie ona to ma? Tu. Ja wam powiem szczerze, że to już wchodziło w taką złą stronę, nie? Po palca od nogi do ust. Niespełnione ambicje. Kwestia niespełnionych ambicji rodziców, młodocianych gwiazd, to jest również, moje drogie Lożki i Lożkowie, temat rzeka. I oczywiście, że zdarzają się rodzice świadomi, kochający i odpowiedzialni. Jednak bywają również rodzice, którzy dla swoich własnych korzyści i niespełnionych ambicji skłonni są, tak wiecie, przymknąć oczko na potencjalną małą krzywdę ich dziecka. Even though Amanda's dad was a dentist, he had always wanted to be a stand-up comedian. He was living his dream through Amanda. They decided to put the automatic teller machine into the lobby of a police station. So now when you get robbed, you don't have to wait around all day for the cops to show up. Z identycznym case'em mieliśmy do czynienia w przypadku matki Janet, która sama mówiła o sobie: dobre życie było mi pisane, sława i majątek też. Sama wiesz, jak bardzo chciałam zostać aktorką, ale dziadkowi mi nie pozwolili. Więc teraz ty musisz spełniać moje niespełnione marzenia. Projekcja rodzicielska to sytuacja, w której rodzice przenoszą swoje własne niespełnione aspiracje, marzenia lub cele. No i o to mi chodzi. Jeżeli chcecie być super zdrowymi ludźmi, no to dajcie wybór też swojemu dziecku. Nie? No tak jedna z tych, bo to też jest takie te... na swoje dzieci, zmuszając je do realizacji tychże marzeń. Dlatego mówię, no, od dzieci się wymaga, musicie chodzić, grać na kilku instrumentach, bo rodzic chce grać na kilku instrumentach. Jak chcesz grać na kilku instrumentach, chcesz, kurwa, weź dupę w troki i się zacznij uczyć na tych instrumentach grać, a nie dzieciaka do tego zmuszasz. Jak nie chce dzieciak grać na instrumentach, to go nie zmuszaj. Jak dziecko nie chce znać kilku języków, to go nie zmuszaj. Po prostu. Wymagane aktualne są dwa i wystarczy. Lub aspiracji, często bez względu na to, czy odpowiadają one rzeczywistym pragnieniom. Ile razy, cześć oświecony, ile razy się słyszy od rodziców czy opiekunów, że piątki muszą być, czwórki to są minimum i tak dalej. No ale pytanie, czy ten rodzic ogólnie, czy ten rodzic miał piątki same w szkole, nie? To jest pierwsze pytanie, które powinno się zadać takiemu rodzicowi. A druga sprawa, na przykład, czekajcie, jak to było... O, wypadło, miałem taką myśl w głowie. Dobra, wypadła mi ta myśl, chciałem przedstawić coś, nie? Zdolnością dziecka. Oczywiście nie będzie tutaj na pewno dla was wielkim zaskoczeniem, jeżeli powiem, że dorastanie w takich warunkach może generować naprawdę spore pokłady stresu, poczucia presji związanego z tą potrzebą spełniania nierealistycznych oczekiwań naszych. Właśnie. Dobra, przypomniało mi się. Kiedyś o tym rozmawiałem z moją znajomą. Nie przytoczę imienia, nie nic, żeby nigdy, bo wątpię, żeby ona chciała, żebym o tym gadał. Ale powiem ogólnie całą sytuację. Kiedyś rozmawialiśmy sobie we dwoje. No nie powiem, ona już była trochę podpita. Ale tak czy inaczej, rozmawialiśmy. I ona na przykład powiedziała, że jej mama cały czas, ale to cały czas ją kontrolowała, dosłownie cały czas ją kontrolowała, że nie może wyjść, że po szkole zawsze musi być w domu, sprawdzała, ile czasu jej zajmuje dojście do domu i tak dalej, i tak dalej. O chłopaku to mogła pomarzyć, sprawdzała jej telefon również. Normalnie brała jej telefon i sprawdzała na przykład Facebooka, żeby czasem nie pisała z jakimiś chłopakami, bo jeszcze czasem mogłaby zajść w ciąży. I to było spowodowane tym, że ona w młodym wieku zaszła w ciążę. Że ona miała tam chyba 16 lat, jej mama, jak zaszła w ciążę, i ona obsesyjnie tą córkę swoją, tą moją koleżankę, kontrolowała, żeby pod żadnym pozorem nie miała chłopaka, bo jeszcze by zaszła w tym w wieku 16 lat po prostu w ciążę. Po prostu, i to jej zryło banie. To jej po prostu zryło banie. Ta kontrola jej zryła banie i wcale ona nie była taką świętą kobitką. Więc to o to chodzi, tak? Nie wymaga, jeżeli ty w wieku 13 lat, dajmy na to, się ciumciorami ciałaś sobie z chłopakami i ty tak chciałaś i tak dalej, no to, no come on, nie?
to potem kontrolujesz dzieciaka, bo nie chcesz, żeby robiła to samo, co ty robiłaś za dzieciaka. No to też takie pojebane, nie? Ja tu mówię o 13-latkach z 13-latkami, dobra? Nie mówię tu, żeby 13-latki się tym trymtały z dorosłymi, ale tak naprawdę, no, możecie teraz mnie nazwać jakimś pojebusem, że jak to gadasz, że 13-latki idą do łóżka. Proszę Państwa, my tego nie zatrzymamy, bo 13-latkowie, nawet moi znajomi, jak miałem ja 13 lat, to już nie byli prawiczkami i nie byli dziewicami, więc to się dzieje aktualnie i bardzo w młodym wieku już dzieciaki po prostu idą do łóżka. Czy to jest dobre? Nie. Raczej nie, bo mają potem... No raczej nie. Dobra, nie wchodźmy, dlaczego to nie jest dobre, ani dlaczego to jest dobre, czy coś w tym stylu. Natomiast no nie zatrzymamy tego, nie? Jak ktoś będzie chciał, to i tak to zrobi. Nawet w kiblu. Prawda jest taka. No a tym bardziej, jak będzie zabraniać i tak dalej, to tym bardziej mi się wydaje, że te dzieciaki będą chciały to zrobić, bo przecież to jest takie zabraniane. No, ale to taka dygresja, bo właśnie pamiętam sobie tą rozmowę właśnie z koleżanką, to jej ostro psychikę zryło, nie? Ostro jej to psychikę zryło, taka kontrola na ostop. Nic względem nas, a to już dalej... No, ale wiecie, no, chodzi mi o to, że ta matka koniecznie próbowała zatrzymać córkę, żeby nie zrobiła tego, co ona, nie? Może prowadzić do rozmaitych problemów, czy to natury emocjonalnej, czy natury ogólnie pojętego zdrowia psychicznego w przyszłości. Czego bądź co bądź niejednokrotnie byliśmy świadkami, śledząc losy młodocianych gwiazd Hollywood. Amanda Bynes, czyli taka Hannah Montana Nickelodeona, bardzo utalentowany dzieciak, który skończył z bardzo poważnymi problemami. Demi Lovato, Lindsay Lohan. Można wymieniać, a lista byłaby długa jak skład napoi energetycznych. Hitem na przykład jest to, że matka Janet McCurdy uczyła tą dojrzewającą dziewczynkę, co ma robić, żeby nie przytyć i spowolnić dojrzewanie, tak aby producenci filmów i seriali dalej obsadzali ją w dziecięcych rolach. Wpędzając oczywiście tym samym dojrzewającą Janet w poważne zaburzenia odżywiania. Mam jeść 1000 kalorii dziennie, lecz wpadam na genialny pomysł, że połowa porcji dostarczy mi połowę kalorii i schudnę jeszcze szybciej. Po każdym posiłku z dumą pokazuję mamie prawie pełny talerz. Nie posiada się z radości. W każdą niedzielę mnie waży i mierzy mi uda miarką. Kilka tygodni po wprowadzeniu nowych zwyczajów przynosi mi stos książek dietetycznych, które czytam od deski do deski. Poznaję zalety spożywania wodnistych owoców i warzyw, takich jak kłębin albo arbuz, i dowiaduje się, że pieprz kajeński i papryczki chili przyspieszają przemianę materii, a kawa tłumi apetyt, więc zaczynam pić bezkofeinową, czarną, wraz z mamą. Swoje 3 grosze w całej tej sprawie dorzuca na pewno również konformizm, czyli taka nasza tendencja do dostosowywania się do norm społecznych i oczekiwań grupy. W latach 50. XX wieku niejaki Salomon... To akurat jest fakt. To jest akurat fakt. Często ludzie sami na siebie też presję nakładają, kompleksy się rodzą bardzo często z tego, że chcemy się dopasować, bądź oglądamy kogoś, albo ktoś nam coś powiedział i ten kompleks się zaczął rodzić w nas. Czasami te kompleksy tylko my widzimy, nikt inny tego nie widzi, ale no to jest dużo takich rzeczy po prostu. Dlatego mówię, no trzeba mieć wyjebane na ludzi po prostu, bo inaczej to się nie da rady po prostu funkcjonować w aktualnym świecie, bo nieważne co się powie, nieważne jak mądry jesteś, czy jak głupi jesteś, zawsze komuś nie będzie to pasować. To akurat jest takie coś, że no, nie możesz się dopasowywać do ludzi, bo nikt tak naprawdę dla ciebie jakoś specjalnie dobrze nie chce, bo każdy ma swoje życie i każdy patrzy tylko na swoje ręce i swój portfel i wszystko inne, więc no, tak to działa niestety. Aż przeprowadził jeden z takich bardziej kultowych eksperymentów psychologicznych, który polegał na prezentowaniu grupie uczestników zestawu linii i pytaniu, która z nich jest tej samej długości. Haczyk polegał jednak na tym, że wraz z tą osobą badaną w eksperymencie uczestniczyli wynajęci aktorzy, którzy celowo podawali błędne odpowiedzi. Czyli po prostu mówili, że jakaś kreska jest równa innej kresce, ale tak naprawdę to były dwie różne kreski. I najbardziej szaloną rzeczą był fakt, że okazało się, iż badani bardzo często byli skłonni podawać również nieprawidłowe odpowiedzi, sugerując się właśnie tymi odpowiedziami innych podstawionych uczestników badania. Pomimo iż
Jaki koń jest, każdy widział. Analogicznie osoby znajdujące się na planie Schneidera, będące świadkiem, jak inni ludzie podporządkowują się jego autorytetowi, mogli czuć presję, aby postępować w ten sam sposób. No i wiecie, nie zwracać w efekcie chłopu uwagi. A jeżeli chodzi o kwestie nieprotestujących przeciwko stópkowej twórczości Schneidera przełożonych, to sprawa wydaje mi się tutaj jak najbardziej oczywista. The notion that I had the power to just produce whatever I wanted and have it air is completely false. Okay. There were many, many levels of scrutiny. Okay? We had executives in LA. We had executives in New York. Now, when you say approval, these obviously that's a hierarchy, not your colleagues or people in the room. Okay. No, not my colleagues. No, these are my bosses. Po prostu hajs się musiał zgadzać. Oglądalność była, była cyferki. No kasa, no. Mam wrażenie, że ci rodzice, o których mówisz, uważają swoje dzieci za mini wersję samych siebie. Ale to tak często jest, że się dzieci uważa za wersję mini siebie, nie? Że jak ty coś zjebałeś w dzieciństwie, to dziecko też to zrobi. I obsesyjnie będziesz pilnował, żeby tego nie zrobiło. I stąd problem z projektowaniem wymyślonego ideału na dzieci. Powtórzył jako ciekawostkę mój tata urodzony w 1948 roku na swoim świadectwie z podstawówki. Miał same jedynki. W jego czasach szkoły jedynka była odpowiednim szóstki. A, odpowiednikiem szóstkim była. Okej, dobra. Się zgadzały. No to jak to mawia klasyk, na chuj drążyć temat. Raj dla predatorów. Dan Schneider z całą pewnością prezentował pokaźny wianuszek niepokojących cech czy zachowań. Jednak żeby pozostać sprawiedliwym, trzeba przyznać, że na dzień dzisiejszy nie udowodniono mu, żeby dopuścił się jakiegokolwiek fizycznego przekroczenia względem dziecka. A przynajmniej ja nie dokopałam się do takiej informacji, jeżeli jestem w błędzie. Ja powiem wam szczerze, że mnie to złapanie za kolano trochę tak zszokowało. Jak mam być szczery, nie? Może i nie rozebrał tych dzieci, no ale takie łapanie za kolanko, tu pewnie tutaj, tu sru, no to jest już takie dla mnie, właśnie ciary przeszły, nie? Ale ty, kurwa, jak ja bym miał tyle lat i ktoś by mi to robił, ja teraz się czuję niekomfortowo, jak ktoś mnie dotyka, a jakby ktoś miał, byłem młodszy i ktoś mnie tak dotyka, to przecież się, kurwa, aż mnie ciary przechodzą, nie? Na samą myśl. Tragedia. Daj znać w komentarzu. Chłop po prostu sypał bardzo dwuznacznymi żarcikami i skeczykami jak z rękawa i był masujący. W Quiet on Set mogliśmy zderzyć się jednak z dużo bardziej mrocznymi wątkami, które swoim zwyrolstwem znacznie przyćmiewały sceny z ubijania ziemniaka, a o których liczne artykuły powstałe po premierze tego dokumentu dużo rzadziej wspominają. Co dla mnie personalnie jest naprawdę sporym zdziwkiem. Wątek Briana Pecka naprawdę mrozi krew w żyłach. Peck był facetem pracującym przy takich produkcjach Nickelodeonu, jak chociażby Show na Amandę, no i ogólnie związany był on zawodowo z branżą rozrywkową. Chłop z wieloletnim doświadczeniem, sympatyczny, zawsze dzień dobry na klatce mówił. Z rodzicami dzieciaków się dogadywał. Ba, nawet był taki dobromyślny, że czasami wyręczał ich i zabierał ich pociechy na przesłuchania. Co oczywiście czasami wiązało się z tym, że pozwalał im tam, wiecie, okazjonalnie u siebie nocować, tak żeby nie budzić rodziców w środku nocy, odwożąc ich dzieciaka z castingu. No pomyśleć by można. Złoty człowiek! A tu się okazuje, że nic bardziej mylnego. Jeżeli myślicie, że będąc chłopcem można było się czuć na planie Nickelodeonu bezpiecznie i komfortowo, to nic bardziej mylnego, bo ofiarą Pecka padł aktor Drake Bell, mój prywatny dziecięcy crush, a jego... Uwielbiałem go. Znaczy ja uwielbiam w ogóle super aktor, nie? Wtedy. Ja zawsze uwielbiałem te, mówię, Jake i nie pamiętam już, kurwa, pamięć muchy. Ale uwielbiałem, jak on grał z tym właśnie gościem tutaj, co obok był. Tych dwóch. Uwielbiałem. Aktor Drake Bell. Mój prywatny dziecięcy crush. A jego słowa, które padły w Quiet on Set, przyprawiają o prawdziwe ciary na plecach. Different time, so... I think it was a little easier to go to and from a courthouse and not worry about Twitter that night or TMZ paparazzis being there. On the day of sentencing for Brian, I get to the courthouse, was the most unbelievable thing I'd ever seen. His entire side of the courtroom was full. There were definitely some recognizable faces on that side of the room. And my side was me, my mom, and my brother. Brian had been convicted
but getting all of this support from a lot of people in the industry, and yeah, I was pretty shocked. I wasn't going to address Brian. I addressed my statement to everyone in the room. I looked at all of them, and I just said, how dare you? You will forever have the memory of sitting in this courtroom and defending this person. Żeby tego było mało. No to ale, Sulima... ale co on zrobił? Zgwałcił go? Bo nie strzeliłem. Okej, bo rozumiem, że on się pruje do ludzi, że jak mogą go bronić, ale co on zrobił? To nie zostało powiedziane mi. Ja nie wiem, co on zrobił. Dotknął go, zmolestował go, zgwałcił go. Iwana, czyli aktora, który występował wraz z Peckiem w programie All That, Peck był korespondencyjnym przyjacielem seryjnego mordercy Johna Wayne'a Gacy'ego, który gustował w młodych ofiarach. To był ten typ, co przebierał się za klauna, o nim też jest na, chyba na Netflixie dokument, jeżeli dobrze kojarzę, tu wam wstawię. Sullivan, który miał 14 lat, podczas wizyty w rezydencji Pecka zeznał, że jemu i innym gościom pokazano duże ilości pisemnej korespondencji między Peckiem a Gacy'im. Co więcej, Gacy, który w tej celi śmierci rozwinął swoje artystyczne hobby, wysłał podobno Peckowi obraz klauna z autografem, który Peck oprawił w swoim domu. Macie dość? Spokojnie, moje drogie loszki i loszkowie, to dopiero początek. There were multiple convicted files working on Nickelodeon sets throughout Dan's time in charge. I mean, quiet on set went into not one, not two, but three predators who worked on the shows. And there's even a fourth one they didn't cover. He worked as an editor for Nickelodeon and was literally caught on To Catch a Predator. Na usta tylko ciśnie się pytanie. Na Boga, kto tych ludzi do kadry rekrutował? Naprawdę rodzice pozwalali na nocowanie swoich dzieci było, nie było obecnego starszego typa. Co za ludzie. Klaun, który był inspiracją dla To Kinga. No ładnie. I co więcej? Znaczy, no powiem ci szczerze, no trochę mnie dziwi. No ja bym swojemu dziecku nieletniemu nie pozwolił nocować poza domem u jakiegoś typa, bądź u jakiejś typiary. Bo jeszcze rozumiem, jak po prostu u kolegi swojego, gdzie ja mam kontakt z rodzicami jego kolegi i ci rodzice wyrazili zgodę, że ich że mój syn może sobie spać u kolegi, bo będą sobie grali całą noc, no to oczywiście, żebym się zgodził, bo bez przesady. Natomiast nie, żeby jakiś typ zawoził moje dziecko na jakieś castingi, a później u niego nocował, no to hello. Uwaga, ciekawostka. Peck po odsiedzeniu tych kilku swoich miesięcy za kratami wyszedł i został zatrudniony w Disney Channel do pracy nad nastoletnim sitcomem Życie na fali. Co prawda po kilku odcinkach, jak się zorientowali, co to był za jegomość, to go wykopali. But still, ta kolejność jest w ogóle totalnie z dupy, to nie tak powinno działać. Schneider, wywołany do tablicy, postanowił udzielić wywiadu, którego forma moim zdaniem była jedną wielką PR-ową tragedią. W sensie, no rozmowa została opublikowana na martwym kanale, a prowadził ją Boo G, czyli ziomek Dana i aktor, który grał T-Boo w iCarly. No i wiecie, moim zdaniem już dużo lepiej by było, gdyby chłop po prostu wziął se aparat, usiadł dupą na kanapie i odniósł się do tych zarzutów, które padły w jego stronę, coś sprostował, coś powiedział, jak to wyglądało z jego perspektywy, bo obecność tego yes-mana zadziałała na odbiorców tego wywiadu dosłownie jak płakta na byka i myślę, że nie dziwi was to, jeśli wam powiem, że sekcja komentarzy pod tym wywiadem została wyłączona. Schneider oczywiście przeprosił. Over the past two nights was very difficult me facing my past behaviors, some of which are embarrassing and that I regret. And I definitely owe some people a pretty strong apology. It was the wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed that I did it then. I apologize to anybody that I ever put in that situation. And even additionally, I apologize to the people who were walking around Video Village or wherever they happened, because there were lots of people there who witnessed it who also may have felt uncomfortable. So I owe them an apology as well. Yeah. Rozwiał też pewne niedomówienia. All these jokes that you're speaking of, that the show covered over the past two nights. Every one of those jokes was written for a kid audience because kids thought they were funny and only funny, okay? Now we have some adults looking back at them 20 years later through their lens, and they're looking at them and they're saying, oh, you know, I don't think that's appropriate for a kid show. And I have no problem with that. If that's how anyone feels, let's cut those jokes out of the show. Just like I would have done
20 years ago or 25 years ago. I cut it. I want my shows to be popular. I want everyone to like, the more people who like the shows, the happier I am. Yeah. So if there's anything in a show that needs to be cut because it's upsetting somebody, let's cut it. So I think it's big for you to say with your work, if it's viewed okay, as... Okay, ja powiem tak. Czy chcecie, czy się nie chcecie, muszę się zgodzić z tym faktem, że jeżeli, jak oglądałem to za dzieciaka, to nie widziałem tam żadnych erotycznych podtekstów. Bo nawet nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego może być. Więc dzieci na tym jakoś specjalnie nie ucierpiały. Wydaje mi się, że... Znaczy nie dzieci na planie, tylko dzieci przed telewizorami. I że nie mają przez to jakichś traum. Natomiast no ewidentnie on sobie robił... po prostu fetyszysta jest po prostu i tyle. No, co innego mogę powiedzieć. That today you don't have a problem. Cut it. Cut it. I mean, that's a solution. The last thing I want to ever do is put any content in a show that's going to upset my audience and make them want to turn off the TV. Why would I ever want to do that? That makes sense. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania na ten temat, więc jeżeli macie ochotę, możecie dać znać w komentarzu. Jak sądzicie, czy jeżeli dane zachowanie bawi dzieci, co więcej, dane zachowanie nie dotyczy sfer intymnych, które za intymne kulturowo postrzegamy, ale dorośli dostrzegają w danym zachowaniu podtekst erotyczny, to czy dane sceny powinny być emitowane na stacji dedykowanej najmłodszym? Ja uważam, że nie, bo po to tworzą te programy dorośli, żeby właśnie tego uniknąć, natomiast tego się nie unika, wręcz oni chcą tego, więc to jest dla mnie głupota. Nie powinno być, natomiast dziecko też nie spogląda to w ten sposób, nie? Nie spogląda, więc tak naprawdę dziecko przed telewizorem, nie mówię o tych aktorach, którzy tu grają, tylko dziecko przed telewizorem nie cierpi w żaden sposób. Natomiast no, dorośli już zauważą coś takiego, że coś jest nie halo i trzeba po prostu takie rzeczy zgłaszać. No bo co innego masz powiedzieć? Floor is yours. Schneider zwrócił uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. That I think would be really, really important is when you're hiring young actors, minors, to work in television, I would suggest that we have a licensed therapist there to oversee that process for the specific reason of making sure that those kids really wanted to do this job, that they really wanted to be on television. Yeah. Maybe they should even be informed about what that means. What's it going to mean if you're famous? What's that going to mean on social media? What's it going to mean within your family? Right. Let them find out. And then that way, if a kid doesn't want to be on a TV show, they can opt out. Yeah. That psychologist, that therapist could come to us and say, this kid doesn't want to do it, or their parents aren't understanding of what's going to come. And then we could avoid the mistake of ever putting a kid in a TV show that didn't want to be there. I ja się pod tym w pełni podpisuję. I w ogóle myślę, że to cudowne, że przyszło nam żyć w czasach, w których ta świadomość zakresu zdrowia psychicznego jest tak powszechna. Wpływ aktorstwa na rozwój takiego dorastającego człowieka nie pozostaje bez echa. Presja, stres, przekraczanie własnych granic, otrzymywanie gratyfikacji, zabycie inną osobą niż jesteśmy w rzeczywistości. Wiecie, w tamtym momencie formuje się nasza tożsamość. Co więcej, jak na przykład w jednym z wywiadów wspominała Julka Wróblewska. Jakby tego się uczyłam od dziecka, żeby maskować pewne emocje? No nie są to na pewno łatwe tematy, nie, tym bardziej przykro patrzy się na to, co ten brak wiedzy i odpowiedniego zabezpieczenia tego planu zdjęciowego, na którym brykały małolaty, kończy się takimi konsekwencjami. Myślę, że również jednym z tych smutniejszych wątków całej tej historii jest również próba zamiatania brzydkiej przeszłości, zaniedbań i niedociągnięć przez Nickelodeon pod dywan. Janet w swojej książce również... Znaczy ja mam główny zarzut i problem do rodziców tych aktorów, jak mam być szczery. Znaczy, tak, no okej, okay, na planie im było źle, ale czy to kurwa nie rodzice wymuszali tym dzieciom, żeby oni grali w tych serialach i w tych bajkach? Przepraszam, ziewnąłem. Ale czy to nie wina jest rodziców czasem? Gdzie byli ci rodzice? Dlaczego pozwalali, kurwa... Przecież ten chłop, ten aktor, którego ja lubię swoją drogą, Przecież ten chłop został skrzywdzony w wieku dzieckim. Prawdopodobnie został zgwałcony albo zmolestowany. Do kurwy nędzy przez głupotę swoich rodziców. On został skrzywdzony przez głupotę swoich rodziców.
bo zamiast go ochronić, to oni pozwalają mi obcemu typowi, dorosłemu facetowi, żeby ich dziecko nocowało u niego w nocy. No przecież to nie jest normalne. Jakby, no kurwa. To samo jest z tą aktorką dziecięcą, nie? Która to była? Ta, co w iCarly występowała. Była na początku chyba. Ta, co książkę tu napisała. Ja nie wiem, jak ona ma. Natomiast wiecie, o którą mi chodzi. Tak samo. Matka, ona napisała, cieszy się, że jej matka umarła. No to praktycznie wszystko, co tutaj ma miejsce... Okej, okay, ci ludzie, co pracowali w tych serialach, też popierdoleni, no dobra. Ale to jest wina rodziców, że oni pozwalali i nie pilnowali dziecka, że nie zwracali uwagi na to, bo kasa się zgadzała. Więc tak naprawdę cała wina tych zjebów, kurwa, z Nickelodeonu, to jest wina rodziców. Bo gdybym ja wiedział, że moje dziecko w ten sposób cierpi i widzę, że jakiś chłopiec, kurwa, moje dziecko dotyka po kolanie, że ma gęsią skórkę, no to zareagowałbym natychmiastowo. Po prostu. W życiu bym nie pozwolił ten. No nie, kasa nie jest warta tego, żeby mi dziecko psychika rozjebali. Absolutnie. No masakra jakaś. Masakra. Masakra po prostu.